2 lipca, co łączy Matkę Bożą i leśne jagody. 2 dzień lipca to szczególny dzień poświęcony Maryi. To właśnie tego dnia w tradycji ludowej wspomina się Matkę Bożą jagodną. Komu patronuje i dlaczego kojarzona jest z leśnymi jagodami? Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny upamiętnia wyjątkowe spotkanie. Maria na wieść o tym, że Elżbieta spodziewa się dziecka, rusza, aby jej pomóc. Obie w stanie błogosławionym stają się dla siebie wyjątkowym wsparciem. Święto na pamiątkę tych wydarzeń zostało ustanowione w 1263 roku z inicjatywy świętego Bonaventury, generała zakonu franciszkańskiego, który wprowadził je we wszystkich wspólnotach braci mniejszych. Do liturgii powszechnej, włączającej cały Kościół, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zostało wprowadzone przez papieża Bonifacego IX w 1389 roku, aż do 1969 roku obchodzono je 2 lipca. Zmieniło się to za sprawą reform II Soboru Watykańskiego. Papież Paweł VI przesunął obchody na 31 maja, ale tak, aby wypadały po święcie zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 25 marca, a przed narodzeniem świętego Jana Chrzciciela 24 czerwca. Jednak w tradycji czy pobożności ludowej 2 lipca pozostał dniem poświęconym tak zwanej Matce Bożej Jagodnej. Tytuł ten nie jest przypadkowy. Czy Matka Boża chodziła na jagody? Według ludowych wierzeń Maryja od razu, jak tylko usłyszała, że jej krewna Elżbieta jest w stanie błogosławionym, wyruszyła w drogę, aby ją odwiedzić. Wędrówka była długa i wymagająca. Maryja w czasie podróży żywiła się jagodami napotykanymi w lesie. Wiąże się z tym ciekawy zwyczaj mówiący o tym, że absolutnie nie można 2 lipca zrywać ani spożywać owoców leśnych. Zakaz ten dotyczy głównie kobiet ciężarnych, a także tych, które utraciły w ostatnim czasie dziecko. Niegdyś kobiety dotknięte stratą dziecka wierzyły, że jeśli zastosują się do tego zakazu oraz będą modlić się do Matki Bożej, to wkrótce zostaną szczęśliwymi mamami, a Maryja zaopiekuje się ich zmarłymi dziećmi w niebie. Każdy, kto nie bał się i skusił się na jagody, jeżyny, maliny czy porzeczki w pierwszych dniach lipca, narażał się na pokąsanie przez żmije i pająki. Tak narodził się kult Matki Bożej Jagodnej, opiekunki matek i kobiet ciężarnych. Szczególne modlitwy zanoszą do niej kobiety, które doświadczają problemów z zajściem w ciążę. Patronuje również kobietom, które przez poronienie straciły dzieci. Matka Boża Jagodna stała się inspiracją dla poety Leopolda Staffa, który w jednym ze swoich wierszy nawiązał do tych ludowych tradycji. Matka Boska Jagodna, Leopold Staff. Matka Boska Jagodna, Panienka Maryja, która owocnym rodnym drzewom sprzyja, chodzi po sadzie kwitnącym i śpiewa, pocałunkami budząc w wiosnę drzewa. Nocą wieśniaczki jej śpiew słyszą we śnie, wieść, aby jagód nie jadły przedwcześnie. Każdą jagodę z ust matce odjętą da zmarłym dziadkom. Panna w jagód święto.